Restauracja Meridian była znana wszystkim w mieście. Przez lata zyskała doskonałą opinię zarówno wśród miejscowych, jak i przyjezdnych. Było tam doskonałe jedzenie, dobrze wychowany personel, oryginalny wystrój i muzyka na żywo. Było to popularne miejsce, w którym można było zarezerwować stolik z wyprzedzeniem. Jednak po śmierci właściciela, restaurację przejął jego świeżo upieczony ziec, niejaki Ewgenij Strzelcow. Od tego czasu było coraz gorzej, a prestiż restauracji stale spadał. W gabinecie właściciela zagotowały się namiętności. Eugeniusz krzyczał jak szalony na swojego zastępcę, Antanę, nie stroniącego od wyrażeń i trzepał mu w twarz jakimiś papierami, pytam, o co chodzi. Dlaczego odmówiliśmy kolejnego zamówienia? Przecież to wielki bankiet, prawda? Można na nim zarobić mnóstwo pieniędzy. No dalej, odpowiedzcie mi. Przerażony zastępca usprawiedliwiał się, to, że sam pan obciął pracownikom pensje, premie nie esa wypłacane, więc ludzie zaczęli odchodzić. Kto by biegał jak szalony przez 12 godzin za takie marne grosze? Nie ma kto zmywać naczyń. I tyle w tym temacie. Jeden zmywak wczoraj zapłacił, a drugi się rozchorował. A pan mówi, że jest bankiet na 100 osób. Kto będzie go obsługiwał? Szef rozgorzał jeszcze bardziej, nie zamierzam przepłacać tych meneli. Jak będzie trzeba, to obsłużysz, jasne? Znajdźcie za kilka dni nową zmywarkę. To wszystko zejdź mi z oczu. Mam już dość wszystkich. Zastępca wyszedł, a Eugeniusz odchylił się w fotelu i liknął trochę koniaku z pięknej kalbi, fiu, mam dość wszystkich. Cholerna restauracja. Zabiera cała energię. Zadzwonił przez komórkę do Ludmiły, księgowej, i zarządził, Ludmile, przyjdź do mnie. Pospiesz się. Już po chwili Ludmile weszła do biura. Była to przepiękna blondynka o nieprzeciętnym biuście wielkości czterech i nogach od uszu. Zwyczajowo zatrzasnęła drzwi i zaczęła zapraszająco rozpinać górne guziki bluzki, podchodząc do Eugeniusza i słodko szepczać, kto obraził mojego ukochanego. Takie lajdaki. Przyjdź do mnie. Zlituję się nad tobą. Mężczyzna obliżał wargi i szybko zaczął trzymać kobietę blisko siebie, licząc na słodkie pocieszenie. Odecznawszy po namiętnych rozkoszach, spoliczkował głośno ludę i rozkazał, to wszystko, moja mądra dziewczyno, ubierz się i idź do siebie, mam robotę do wykonania. Kobieta szybko się wycofała, a on z bloga satysfakcja wyciągnął się w fotelu, o, dobra dziewucha. Nie taka jak moja żona, ani ryba, ani mięso, kłoda jak kłoda. Ludmile była kochanka Eugeniusza, zakochał się w niej, gdy tylko trafił do tej restauracji. Gorąca, apetyczna blondynka rozbudziła wyobraźnię mężczyzny od pierwszej znajomości, od tego czasu regularnie dawali sobie nawzajem wiele przyjemności. Mężczyzna nie miał w ogóle sumienia, nie kochał swojej młodej żony i ożenił się z Natalią wyłącznie z kalkulacji, gdyż była ona bogata spadkobierczynia byłego właściciela restauracji. W tym samym czasie jego zastępca Anton zastanawiał się nad kwestią kadrową. Zadzwonił do centrum zatrudnienia, ale powiedziano mu, że nikt nie będzie pracował na zmywaku za tak niską stawkę. I wtedy przypomniał sobie niedawna rozmowę z Natalią, żona właściciela. Prosiła o pracę dla swojego dawnego kolegi z klasy. Dość już przeszła, nie miała pieniędzy, mąż ją zostawił, ledwo wiązała koniec z końcem. Teraz był odpowiedni moment, aby spełnić prośbę. Zadzwonił do Natalii na telefon, cześć, Natalia. Mówi Anton, zastępca twojego męża. Mamy tu wakat. Pamiętam, że chciałaś zatrudnić znajoma kobietę? No kas, potrzebujemy zmywaka i to jak najszybciej. Ucieszona kobieta odpowiedziała, witaj, Anton, ach, dziękuję, że nie zapomniałeś o mojej prośbie. Sweta będzie bardzo szczęśliwa i gotowa do pracy nawet jutro. Anton westchnął z ulgą, zezwól jej wyjść. Tylko od razu uprzedzam, że płacą jest mala, a praca bardzo ciężka. Czy ona da sobie radę? Nie martw się, poradzi sobie. Ona bardzo potrzebuje tych pieniędzy. Zastępca pomyślał sobie, dzięki Bogu, jeden problem mniej. Właściciel restauracji pojechał do domu z wielką niechęcią. Zaraz się zaczęło, kochanie, czy jesteś głodny? Czy jesteś zmęczony? Jesteś głodny? Jak minął ci dzień? Musiałby udawać kochającego męża i udawać rodzinną sielankę. Ale na szczęście w domu czekała na niego niespodziewana niespodzianka.
Zastał żonę pakująca swoje rzeczy i wkładająca je do walizki. Eugeniusz był zaskoczony. Cześć, kochanie. Gdzie się wybierasz? Czy możesz sobie wyobrazić? Lena, moja przyjaciółka, miała dziś wieczorem lecieć na Malediwy, miała już kupione bilety, a tu nagle, huk, rozbolał ją bok, stary ból dał o sobie znać na nowo. Była tak zdenerwowana. Nie mogła pozwolić, by wycieczka poszła na marne. Więc zasugerowała, żebym poszedł. Nie masz nic przeciwko temu, prawda? Eugeniusz z trudem powstrzymał się od podskoczenia z radości i krzyknięcia hurra, ale szybko się pozbierał i udał zdenerwowanego, oczywiście, będę za toba bardzo tęsknił, moja mala jaskolko. Ale idziesz. Odpoczywaj, relaksuj się, ciepły piasek na rozgrzewkę. Nie patrz tam na młodych chłopców. Będę zazdrosna. Jesteś taka piękna i apetyczna dziewczyna. Natalia zaśmiała się, nie ma mowy, kochanie. Nie potrzebuję nikogo oprócz ciebie. To tylko relaks dla duszy, nic więcej. Poza tym po śmierci taty ani razu nigdzie nie wyjechałam. Eugeniusz ucieszył się, nareszcie wolność. To wspaniała wiadomość. Następnego dnia w restauracji pojawił się nowy pracownik. Zastępca był zdumiony. Mój Boże, kogo dala mi żona właściciela? Wygląda jak menel. Ubrania nieproporcjonalne, workowate i sprane na otarcia, twarz brzydka, cala obrzmiała, pucołowata i niezadbana. Grzywka opadała jej do połowy twarzy, zasłaniając czoło i połowę oczu. Nie śmierdziała jednak, a jej głowa była czysta, nawet na rękach miała jakiś manicurę. Spojrzał uważnie na kobietę, a wiec święta. Od razu uprzedzam, że praca jest ciężka, a wynagrodzenie małe. I patrzcie na mnie, nie bądźcie leniwe, nie kradnijcie. Mam kamery dookoła. Jak się dowiem, to od razu wylatujesz. Jedz do myjni i możesz zaczynać. Kucharz Andrzej powie ci, co masz robić. Pospiesz się. Jest dużo pracy do wykonania. Kobieta nic nie powiedziała, skinęła cicho głowa i jak cień wślizgnęła się do kuchni. To dziwna kobieta. Muszę mieć na nią oko. Ona wygląda jak złodziejka. Może coś ukraść. I tak rozpoczął się dzień pracy. Początkowo wszyscy otwarcie śmiali się z dziwnej i nieokrzesanej Sweti, z której nie sposób było wydobyć słowa. Nawet jeśli odpowiadała, trudno było zrozumieć jej silne seplenienie. Ale pracowała w należytym porządku. Wszystkie naczynia i przybory były lśniące i skrzypiące czystością. Więc po kilku tygodniach personel odczepił się od biednej kobiety, zrelaksował się i przestał ją w ogóle zauważać. Ale sprytna i dociekliwa Sweta zauważyła wszystko, co się działo i mogła się tylko dziwić. Szef kuchni, sprytny Andrzej, zamiast drogich przysmaków kupował najtańsze produkty z rynku hurtowego, a różnicę zgarniał do kieszeni. Oczywiście smak dania, które kosztowało niemała sumę, w ogóle nie był taki, jak go reklamowano. Mało tego, kelnerzy nie kończyli swoich porcji i oszczędzali na wszystkim, jak tylko mogli. W salonie wszyscy w środku nocy klapali na nowego właściciela, och, on zrujnuje restaurację. Na pewno zostaniemy bez pracy. On nie jest biznesmenem. Myśli tylko o wodzie i kochance, nigdy nie przegapi żadnej spódnicy. I stracił wszystkie swoje interesy. Wcześniej ludzie rezerwowali nas z tygodniowym wyprzedzeniem, rezerwowali stoły i organizowali bankiety. Co wieczór mieliśmy pełna salę. A teraz co? Jesteśmy w środku godzin wieczornych, a sala jest w połowie pusta. Nie ma gości, nie został żaden personel. Eugeniusz radował się i cieszył pełnia życia. No bo kiedy indziej byłaby taka okazja dla jego kujonowatej żony, żeby tak długo nie było go w domu. Nocami imprezował, przegrywał sumy w kasynie i pieścił się w łóżku z młodymi pięknościami, ale nie zapominał o Ludmil, ona, niejako, była jego ulubienica. Kiedy ze szpitala wyszła druga sprzątaczka, ciotka Szura, która pracowała tam całe życie, święta poczuła się trochę lepiej. Była to mila, towarzyska kobieta, która współczuła biednej dziewczynce jak matce, rozumiejąc, jak musi być jej ciężko i próbując odwrócić jej uwagę od smutnych myśli szczerymi rozmowami. Sweta nieśmiało odważyła się zapytać, ciociu Szur, czy pensje zawsze były tu tak niskie? Interesy idą powoli i nie ma zbyt wielu gości. Jak to się stało, że wytrzymaliście tyle lat, nie rozumiem.
Starsza praczka, która od dawna ma na duszy wrzut od tej niesprawiedliwości, chętnie zaczęła opowiadać Przybyszowi historię o dawnych właścicielach restauracji. Co ty, świętoczka? Meridian był kiedyś najbogatsza restauracja w mieście. Było w niej tłoczno. Kompetentny właściciel to wspaniała rzecz. Julii był złotym człowiekiem, ekonomista i biznesmenem od Boga. Pod jego rządami biznes zawsze kwitł, a on nie robił nam krzywdy. Wiecie, jaka była pod nim moja pensja wraz z premia? Przerażające, ze ponad 40 tysięcy. I co teraz? Nic, tylko łzy. Sweta słuchała uważnie, nie przerywając, i z zainteresowaniem zapytała, a gdzie on się podział? Dlaczego sprzedał to miejsce? Ciotka Szura westchnęła, nie sprzedał, tylko umarł. A w jego miejsce przejął go mój ziec, dysziec, i dlatego robi różne rzeczy, bo w biznesie jest zerem. Widzisz, Juri i jego żona długo nie mieli dzieci, to albo dlatego, że nie mieli czasu, albo Bóg im nie dal, nie wiem. Jego żona zaszła w ciążę w wieku 40 lat, jakimś cudem. Ale była słabego zdrowia, ciągle chorowała, więc zmarła przy porodzie. Juri sam wychowywał córkę, Natoczkę. Często mu pomagałam, byłam kucharka, gdy był to mój wolny dzień, a czasem opiekowałam się dzieckiem. Była taka ładna, dorastającą dziewczynka, zabawna, mądra, dobrze wychowana. Nigdy jej nie dręczył, nie powiedział złego słowa. A potem wysłał ją na studia za granicę, myślał, że zostanie tam i wyjdzie za mąż. Ale zachorował, jakby na golasa, podobno to było COS poważnego z płucami. Bezskutecznie walczył z choroba, wychudł, zblądł, osłabł, a potem zachorował i umarł. Natalia wróciła niedługo przed jego śmiercią, opiekowała się ojcem, tak bardzo płakała, martwiła się. I wtedy spotkała na swojej drodze tego lajdaka, Eugeniusza. Kim on jest, skąd pochodzi, nikt tak naprawdę nie wie. Więc ten Eugeniusz po śmierci Jurija zaczął tu wszystko prowadzić, na nasze nieszczęście. Jaka to była mila rodzina, znałem ich od dawna. A ten dran doprowadzi restaurację do bankructwa, pójdziemy w cholerę. On ma na głowie tylko kochanki i pijaków. Święta potrzasnęła głowa, wow, a właśnie, ile on ma kochanek? Ciotka Szura tylko machnęła Rikę, och, dużo czy nie, nie wiem. Ludmile, nasza księgowa, na pewno nie wychodzi z jego łóżka, a co do reszty, to nie powiem. Święta przestała mówić i zaczęła pilnie ścierać przypalona patelnię. Przed restauracją mężczyzna na wózku inwalidzkim po 30 ciągle prosił o jalmuznę. Był wyraźnie zawstydzony i zażenowany, a przecież nie był alkoholikiem, jego twarz nie była pijana. Dziewczyna nie mogła przejść obok niego obojętnie i za każdym razem karmiła go nietkniętymi resztkami po gościach. Układała je zgrabnie na tacy i podawała mu, kupując mu jednocześnie filiżankę kawy. Pełnowartościowy posiłek, mimo wszystko. Za każdym razem mężczyzna patrzył na święte z taka wdzięcznością i szeptał, dziękuję ci, dobra duszo. Z całego serca. Z czasem zaczęli rozmawiać. Okazało się, że Witalii, kosztem swojego zdrowia, uratował mala dziewczynkę, która przechodziła przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale mężczyzna do końca życia był przykuty do wózka inwalidzkiego. Miał wynajęte mieszkanie, ale nie mógł utrzymać się z renty inwalidzkiej, więc musiał zebrać, aby przeżyć. Sweta była zdumiona jego bohaterstwem i odwaga. Współczuła mu, taki dobry człowiek i takie cierpienie. Tydzień później nasza bohaterka musiała pracować w nadgodzinach, bo ciocia Szura została wyproszona na cały dzień. A naczynia się pietrzyły. Kucharz się zdenerwował i zrzedził, dlaczego postanowiła zostać. Myślisz, że będę dopłakał? Nie, nie zapłacisz. Nie zapłacisz. Więc wez się w garść, daj spokój, wyrabiasz sobie nawyk zwlekania. Biedna dziewczyna jak zwykle nic nie powiedziała, tylko dalej sumiennie mylą naczynia. W sali i w całym pomieszczeniu panowała cisza. Nagle usłyszała kroki i śmiech. Otworzyły się drzwi i do kuchni wparowali pijani Ewgenii i Ludmile. Cały czas się całowali, mężczyzna bezceremonialnie, po mistrzowsku, miażdżył piersi swojej kochanki. Ona, widząc święte, odciągnęła jego rik i powiedziała, o wow, pipa, a tu jest więcej ludzi. Lepiej chodźmy do gabinetu. Ale Ewgenii rzucił pogardliwe spojrzenie na święte i tylko chichotal, jak to mogą być ludzie. A więc służba. Nie zwracaj na nią uwagi, niech się umyje.
No, kochanie, napijemy się za ciebie? Chodź tu. Sweta natychmiast wyszła z kuchni, zamykając za sobą szczelnie drzwi i uważnie słuchała. Mężczyzna grzechotał o nową butelkę szampana. Ale Ludę nagle poprawił go i odsunął się nieco, nie dla mnie, ale dla nas. Kiedy zamierzasz pozbyć się swojej nudnej żony? Albo nie zamierzasz się jej pozbyć i celowo mieszasz mi w głowie? Czy karmisz mnie śniadaniem? Eugeniusz objął jej usta gorącym pocałunkiem i wyszeptał: wkrótce, moja droga, wkrótce wszystko zostanie rozwiązane. Mam już niezbędna substancje, zapłaciłem tak dużo pieniędzy, nie jestem skapy. Dam jej filizankę kawy, jeden łyk, a potem dostanie zawału i będzie martwa. Nie da się wykryć trucizny w jej krwi po kilku godzinach. To wspaniały narkotyk. I to wszystko nasze pieniądze. Ona znowu zacznie marudzić, jak nauczycielka, tak nie da się żyć. Trzeba ciężko pracować, jak mój ojciec. Mam tak dość. Na sama myśl o tym teraz dostaję zgagi. Sweta omal nie udławiła się tym, co usłyszała i odeszła cicho. Minął kolejny tydzień, interesy w restauracji szły bardzo źle, Eugeniusz szalał. Gorączkowo oglądał kamery monitoringu, próbując złapać złodzieja i wtedy zobaczył, że nowa zmywarka codziennie karmi bezdomnego swoimi resztkami. To niesłychane. Natychmiast kazał przyprowadzić złodzieja do biura. Ludmile siedziała obok niego i zacierała resę, przewidując, jaka awanturę jej kochanek będzie miał z zebrakiem. Nie podobała jej się ta wiejska i rustykalna zarazem dziewczyna. Była spokojna, ale wyglądała jak wilk. Sama nie wiedziała, dlaczego tak bardzo nie lubi zmywaka. Zastępca prowadził przestraszona święte za Rick, ta stawiała opór, co się stało? Przecież ja nic nie zrobiłam. Czy mogę już iść, mam cała gorę naczyń w zlewie. Eugeniusz włączył kamery i ze złością zapytał, patrzcie tutaj. Co to jest? Kto dał ci pozwolenie na kradzież jedzenia z restauracji i karmienie bezdomnych? Sweta często mrugała i próbowała się usprawiedliwiać, to resztki. To, czego nie dokończyli klienci. I tak wyrzucamy je do kosza. Co w tym złego? Gospodarz jest wściekły, sprzeciwisz mi się? Zaraz oddam cię do sprzątania. Spójrz, resztki. Trzeba sprawdzić jej torbę, bo tam, gdzie są resztki, tam jest jedzenie. Znam tych zebraków. Świecie łzy napłynęły do oczu z urazy, ale milczała. Ludmile śmiała się zawadiacko, rozkoszowała się tym spektaklem. Zastępca potarł brodę, szczerze zdziwiony, dlaczego właściciel robi z niczego wielką aferę i obraża dziewczynę. Przecież znowu może stracić zmywarkę. Postanowił wstawić się za biedakiem, posłuchaj, Jewgeniu Borysowiczu. Nie gorączkujmy się tak. To nic takiego. Żadna tragedia się nie wydarzyła. Święta wszystko zrozumiała i więcej tego nie zrobi, skoro to taki problem. Myślę, że konflikt został zakończony, prawda? Dziewczyna spojrzała na Antanę z wdzięcznością, a Jewgeni jeszcze bardziej się wściekł, czy ty też zamierzasz być tu mądry? Dlaczego bronisz tej bezdomnej kobiety? Kim ona jest dla ciebie? Krewna czy czymś innym? A może chcesz też stracić pracę? Konflikt eskalował coraz bardziej, a Zet w końcu Anton się obraził, wiesz co? Nie pozwolę, żebyś mnie tak traktował. Mam już tego wszystkiego dość. Opamiętaj się, Jewgeniu Borysowiczu, bo inaczej zostaniesz bez personelu. Sam będziesz zmywać naczynia i przyjmować gości. Każdą restauracja wzięłaby mnie z takim doświadczeniem. Właściciel zarumienił się jak ugotowana raczkę i wysyczał, wyjdźcie. Obydwie. I oświadczenie na stół. Spójrz na siebie, masz tupet. Ludmile jeszcze raz roześmiała się obrzydliwie i zaczęła zgadzać się z Jewgenijem. I wtedy, ku zdumieniu wszystkich, Święta zaczęła zdejmować nadprogramowe szmaty, potem perukę, na oczach wszystkich wytarła makijaż i wyjęła okraniacz na usta. Wszyscy byli oszołomieni i otworzyli usta w szoku. Zamiast zebraczki Święty stała przed nimi żona Eugeniusza, Natalia. Nie do pomyślenia jest, jak udało jej się zrobić tak wyzywający makijaż, bo nikt z obsługi się tego nie domyślił. Choć często ją widywali i dobrze znali. Klasnęła w dłonie i roześmiała się, brawo, moi drodzy. Sztuka skończona. Zagrała swoja rolę doskonale, myślę, że nie zawiodłam, choć cholerny ustnik strasznie przeszkadzał, ale naprawdę pomógł mi zmienić głos.
Nie bez powodu poszedłem do szkoły aktorskiej. No i co, piastunko, postanowiłaś mnie otruc i już przygotowałaś truciznę? I już marzysz o kurorcie Stabimberka? I tu jest taki fragment. To nie jest dobre. Anton, dziękuję ci za wsparcie, oczywiście nie jesteś zwolniony, bo wiernie służyłeś mojemu ojcu i byłeś jego prawa rękę przez całe życie. Możesz wrócić do pracy. Ja mam do załatwienia kilka słodkości. Zaczniemy od ciebie, Lude, jesteś zwolniony, to pierwszy raz. Ale uważaj, nie wyjeżdżaj z miasta. Zrobimy pełny audyt rachunków, zobaczymy, co tu zrobiliście. Następnie zwróciła się do męża, ty, kochanie, możesz jechać ze swoją panią, gdzie tylko zechcesz. Czy nie o tym właśnie marzyłeś? Rozwodzimy się i dopóki ja wracam do domu, nie chcę twojego oddechu. A jeśli będziesz mi działać na nerwy, to zabiorę tę taśmę, na której bez skrępowania opowiadasz, jak zamierzasz mnie wyeliminować, na policję. Oczywiście, ty też już tu nie pracujesz. Biedny tatuś. Znowu by umarł, gdyby zobaczył, w jakie śmietnisko zamieniła z restaurację w ciągu zaledwie jednego roku. Więc wynos się. Eugeniusz próbował belkotać o spale, Natalia, słuchaj, wszystko ci się pomyliło. Ja nie chciałem. To wszystko stało się jakoś samo z siebie. Natalia zaśmiała mu się gniewnie w twarz, nie chciałeś. A czego nie chciałeś? Sypiąc sta tandetna dziewczyna i banda innych kobiet. Wydać pieniędzy ojca w kasynie? Zdradzić mnie? Nie klam i nie próbuj się teraz z tego wypłatać. Bądź mężczyzna i odejdź. Nienawidzę cię. Lajdak. Przerażony Eugeniusz zrozumiał, że teraz nie ma sensu się obijać, nie ma czego bronić i pospiesznie odszedł. Ale potajemnie miał nadzieję, że to jeszcze nie koniec i że jego żona wkrótce się uspokoi, a potem, później, będzie mogła mu wybaczyć. Ludmile natomiast od razu zorientowała się, że sprawa nie jest dobra i w pośpiechu spakowała walizkę do domu, przeklinając tak bardzo, jak tylko serce potrafiło to powiedzieć, idiota. Głupia. Na co mi była potrzebna ta żenia? Przecież to była taka dobra pozycja. Ten idiota miał szansę powiedzieć, co chciał swoim pijanym językiem. A teraz śmierdzi artykułem. Nie, do diabła z tym. Pojadę do stolicy z dala od niebezpieczeństw. Jeśli sprawdza moje papiery, do końca życia będę płacił braki. A w Moskwie pensje SA wyższe, a mężczyźni bogatsi. Natalia czuła się okropnie. W tym najczarniejszym dniu swojego życia wysłała personel do domu, po drodze wyrzuciła szefa kuchni i kazała wszystkim wrócić w poniedziałek. Natalia miała już zamykać restaurację, gdy przez zalane deszczem okno zobaczyła Witalia. Mężczyzna znajdował się w swojej poprzedniej pozycji, drżąc i trzesać się pod wpływem mzawki deszczu. Właścicielką restauracji podbiegła do niego i pomachała. Mężczyzna wyraźnie nie rozpoznał jej bez makijażu i wyglądał na zdziwionego. Krzyknęła, to ja, święta, to znaczy Natalia. Jestem właścicielką tej restauracji, a nie pomywaczka. Słuchaj, Witaliku, ja się teraz bardzo źle czuję. Mój mąż okazał się draniem, zdradzał mnie na lewo i prawo. Szef kuchni to bezczelny złodziej. Wyrzuciłam wszystkich i wysłałam do domu. Nie mogę się teraz z nikim spotkać. Chodź ze mną, Ceo. Zjemy COS do jedzenia i picia. To jest tak obrzydliwe i wstrętne, że mógłbym się zabić. Witalij był oszołomiony i zaskoczony, taki dziwny nieznajomy. Nie odmówił jednak takiej propozycji. Kiedy jeszcze inwalida będzie miał taką okazję, by odbyć tet-a-tet w drogiej, prestiżowej restauracji z jej gospodynia? Skinął głowa na zgodę i Natalia pewnie wprowadziła go na swoim wózku do środka. Wystawiła tabliczkę, zamknięte, i usiedli przy najprzytulniejszym stoliku w rogu. Natalia otworzyła butelkę drogiego Cabernet lezakującego przez wiele lat i rozłożyła bogate przekąski, kanapki z czerwona ryba, nadziewanego szczupaka, jamona, niebieskiego sera i inne. Witalij siedział w milczeniu i podziwiał piękno i elegancję tego miejsca. Nigdy wcześniej nie był w restauracji, nie miał okazji. Natalia nalala wino do pięknych kieliszków i podniosła swój, zwracając się do mężczyzny, no to wypijmy. Za upadek mojego losu i życia rodzinnego. Do dna, nalegam. I wypila cały kieliszek jednym haustem. Witalij wziął łyk i odstawił kieliszek, rzadko pił, a nawet nie lubił wina. Zaczął pomagać sobie jedzeniem, było pyszne.
Przyglądał się uważnie i czekał, aż Natalia wybuchnie. Zobaczył i zrozumiał, kobieta była teraz jak napięta struna. Trzęsła się, tylko łez nie było. Witalij cierpliwie milczał, nie żądając ani jednego pytania. Wypili jeszcze dwa razy i w końcu Natalia, która była teraz bardzo pijana, wybuchła płaczem. Jej chude ramiona trzęsły się, a łzy spływały po twarzy. Witalij zrezygnował z jedzenia i podjechał wózkiem bliżej niej. Wziął mnie za rik i mówił łagodnie, płacz, nie powstrzymuj się. To jest dobra rzecz. Żal i pretensje muszą wyjść na jaw. Wyobraź sobie, że z każdą łza odchodzi kropla twojego nieszczęścia. Podziel się tym, jeśli chcesz, to poprawi ci humor. Wiem, jakie to uczucie. Natalia prychnęła i z niewyraznym językiem zaczęła opowiadać zupełnie obcej osobie cały swój żal i pretensje. Wychowałam się bez matki, zmarła przy porodzie. Mój ojciec był bardzo dobrym człowiekiem, bardzo mnie kochał. Nigdy nie ożenił się ponownie, często powtarzał, że nie może zapomnieć o mamie i że nie potrzebuje żadnej innej kobiety. Ale zawsze był zajęty, restauracja była jego pomysłem, jego ulubiona rzeczą w życiu. Zawsze wychodził z domu bardzo wcześnie, nadzorując kuchnię i często przyjeżdżał po północy. Nawet w te rzadkie weekendy, kiedy byliśmy razem, nie było ucieczki od telefonów. A ja tak bardzo chciałam być przytulana i rozczulana, tak jak inne dzieci. Od dziecka lubiłam aktorstwo, chodziłam do szkoły studyjnej. Robiliśmy tam makijaże, wystawialiśmy sztuki. Po prostu zniknęłam w tym. To było moje ujście, tam mogłam wyrazić swoje emocje. Po zakończeniu szkoły tata zdecydował, że wyśle mnie do Anglii, bym zdobyła prestiżowe wyższe wykształcenie i kontynuowała jego biznes, albo wyszła za mąż i tam zamieszkała. Marzyłam skrycie, że zostanę wielka aktorka, ale nie miałam odwagi przeciwstawić się ojcu i byłam posłuszna jego woli. I wtedy mój ojciec poważnie zachorował. Nie chciał mnie martwić i denerwować, więc do ostatniej chwili milczał o swojej chorobie. Przyleciałam do domu na święta, bardzo za nim tęskniłam. Chciałam zrobić ojcu niespodziankę i zastałam go przykutego do łóżka. Przerażona, zapłakana, siedziałam przy jego łóżku do ostatniego tchu. Mój mózg po prostu nie chciał uwierzyć w przerażającą rzeczywistość. Żen ja poznałam przypadkiem, koleżanka zaprosiła mnie na zbiórkę pieniędzy, żeby jakoś odwrócić moją uwagę. Zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia. Był szarmancki, dobrze wychowany, bardzo przystojny. Nawet mój sprytny ojciec niczego nie podejrzewał, bardzo lubił żenie, a przed śmiercią pobłogosławił nasze małżeństwo. Nie mieliśmy nawet wesela, nie mieliśmy na to czasu, pobraliśmy się skromnie i tyle. Na początku wszystko było świetnie, żen ja zajmował się restauracja, a ja urządzałam przytulny dom. On przysięgał mi miłość i wszystkie nasze noce były gorące i namiętne. Jednak z czasem zaczęłam zauważać, że żen ja stopniowo stawał się wyobcowany, drażliwy i jakoś obcy. Zaczął przychodzić późno, często nawalony, pachnący słodkimi kobiecymi perfumami. Mało tego, ciągle dostawał wiadomości na telefon, chował je przede mną, zamykał się w toalecie lub łazience i siedział tam przez pół godziny. Często się kłóciliśmy, ale za każdym razem wykręcał się i znajdował wymówki dla tego, co robi. Dochody restauracji zaczęły spadać, a ja nie mogłam znaleźć przyczyny. Postanowiłam więc udawać. Powiedziałem mojemu mężowi, że Jade na Malediwy zamiast mojej dziewczyny, a ja starannie przebrałem się i dostałem pracę jako zmywak w restauracji. W czasie, gdy tam pracowałam, dowiedziałam się tak wiele o moim mężu. Moje włosy poruszyły się w szoku. Okazało się, że w ogóle nie prowadził biznesu, doprowadziwszy go do piekła, a zamiast tego planował pozbyć się mnie, by przejąć wszystko inne. Jak po czymś takim można komukolwiek zaufać? Powiedz mi. Skoro zdradziłeś najbliższego, wbiłeś mu nóż w plecy. Witalij słuchał uważnie, nie przerywając. Rozumiał, że teraz bardziej niż kiedykolwiek Natalia potrzebuje się odezwać, DAC upust temu dzikiemu bolowi, który rozdzierał jej duszę na kawałki. Kiedy skończyła, powiedział cicho, tak, oczywiście, sprawy nie esa wesołe, co mogę powiedzieć. Ale spróbuj spojrzeć na to w ten sposób. Z jednej strony skali wydaje się, że straciła z wszystko. Ale po drugiej stronie nie ma nic, prawda? Więc zacznij swoje życie z czystym kątem. Zetrzyj gumka wszystkie swoje smutki i kłopoty, nie rozwódź się nad swoim smutkiem, bo inaczej zjecie od środka.
Postaraj się, aby twoje życie było takie, o jakim osobiście marzyłeś. Masz taką szansę, bo jesteś tak młody i zdrowy. Ja niestety nie mam już tej szansy, jak widać. Od zawsze tkwię na tym cholernym wózku inwalidzkim. Kobieta otarła łzy, wzięła kolejny łyk wina i nagle zapytała cicho, powiedz mi trochę o sobie. Gdzie jest twoja żona? Dlaczego jesteś sam? Witalij zawahał się, nie miał w zwyczaju dzielić się z nikim swoimi obawami, ale jednocześnie, skoro zaczął się taki wieczór rewelacji, to czemu nie? Wychowałem się na wsi z babcia, rodzice wyjechali do pracy, gdy miałem 5 lat i zniknęli. Zajle ze mi biednie, na nic nie starczało nam pieniędzy, na szczęście we wsi mieliśmy wszystko w ogrodzie i w stajni, jedzenie i dochody. Po szkole postanowiłem iść zarabiać, nie mogłem siedzieć na karku 80-letniej babci. Dostałem pracę jako kierowca w porządnej firmie, wynająłem pokój i wydawało się, że życie jest coraz lepsze. Wtedy poznałem Irlandkę. Odwoziłem ją do domu pewnego wieczoru po mojej zmianie, pracowała jako szwaczka w fabryce. Zaczęli się spotykać, potem wzięli ślub, żyli jak wszyscy, skromnie, ale polubownie. Do czasu wypadku. Mala dziewczynka, około 3-letnia, pobiegła za piłka, prosto na ulicę, podczas gdy jej matka rozmawiała z koleżanką. Nie wahałam się, nie miałam czasu, popędziłam za nią. Dziewczynka żyje i ma się dobrze, ale ja na zawsze jestem osoba na wózku inwalidzkim. Mam złamany kręgosłup. Irina na początku jakby mi współczuła, sprawdzała co u mnie, ale kiedy wypisano mnie do domu, wtedy się zaczęło. Zaczęła mnie unikać, jakbym był jakimś tredowatym. Przestaliśmy razem sypiąc, mimo że moja kontuzja nie była przeszkoda. Zaczęła wracać do domu coraz później, nie patrzyła mi w oczy, opowiadała o swoich chorych koleżankach i pracy w nadgodzinach. Czułam, że ma kogoś innego. Byłem tak rozgoryczony. Kilka razy nawet zapiłem się na śmierć, ale jaki był z tego pożytek? To nie zmieniało sytuacji. I pewnego dnia jeszcze spalam, a nagle usłyszałam, jak Ira rozmawia z kimś przez telefon, zostawię go, obiecuję. Nawet nie mogę mieć go dość, jest jak walizka bez raczki. Trudno go przeciągnąć, a szkoda go zostawić. Gdy to usłyszałem, byłem tak zły, zekrzyknąłem na żonę, słyszałem wszystko. Możesz iść, nie zatrzymuję cię. Wolę się rozstać niż tolerować taka postawę. Wiec jeszcze tego samego dnia w milczeniu rzuciła się do ucieczki. I to jest cała historia. Od tamtej pory żyję wiec sama, jak palec. Nauczyłem się robić wszystko sam, oczywiście jest to trudne, ale daję radę. W dzień zebrzę o jalmuznę, a w nocy wyję do mojego pustego, zimnego, obcego mieszkania. Na szczęście mam wyrozumiałych właścicieli, którzy mnie nie eksmitują, inaczej zdechłbym jak pies w tylnej uliczce. To była moja historia. Długo rozmawiali o tym i o tamtym, a rano ledwo zdążyli do domu. Natalia wróciła do domu i z ulgą zobaczyła, że Eugeniusza już nie ma, ale wszystkie jego rzeczy nadal tam były. Jutro zmienię zamki, pomysłała kobieta i zasnęła na łóżku. Nasza bohaterka spała do południa i miała wspaniały sen, ona i Witalik tańczyli walca weselnego. Ona w lejącej się białej sukni, on w obiadowej marynarce i zupełnie zdrowi, na nogach. A ona czuła się tak lekko i dobrze, jakby unosiła się w powietrzu. Kobieta obudziła się uśmiechnięta, choć oczywiście bolała jak głowa po nocnym piciu, ale teraz dokładnie wiedziała, czego chce i co musi zrobić dalej. Wszystko układało się w całość jak puzzle w układance. Pierwsze co zrobiła to poszła do restauracji, bardzo chciała zobaczyć Witalija. Ale nie było go tam. Natalia była bardzo zdenerwowana i zaczęła usilnie przypominać sobie szczegóły ich rozmowy, żeby dowiedzieć się, gdzie jest jego wynajęte mieszkanie. Pędziła tam, pukała, dzwoniła, nikt nie otwierał jej drzwi. Ale zrozumiała, że mężczyzna nie mógł odejść daleko, ponieważ był niepełnosprawny. Kobieta z rozpaczy kucnęła pod drzwiami i zakryła rękami głowę. Czy właściciele wyrzucili go z domu? A może sam się wyprowadził? Ale kiedy? Przecież nie minęła nawet doba, a oni się widzieli. Nie, COS jest nie tak. Nagle za drzwiami rozległ się hałas i niewyraźny jęk. O mój Boże! Witalik tam jest, w mieszkaniu. W panice zadzwoniła po pomocnika, aby wyrwał zamek i otworzył te nieszczęsne drzwi. W końcu Natalia wdarła się do środka i zobaczyła straszną scenę.
Witalik leżał do góry nogami z krzesłem w wąskim otworze korytarza, nie mogąc się podnieść. Podbiegła do niego i próbowała mu pomóc. Zaraz przyjdę, poczekaj, jesteś ciężki. Bądź cierpliwy. Ale mężczyzna tylko wołał z bólu, nie dotykaj. Moja noga. Chyba ja złamałem. Tak bardzo boli. Wezwijcie karetkę, błagam. Natalia zaczęła wzywać karetkę i pojechała prosto do najlepszej prywatnej kliniki, gdzie Wiktor, profesor i as w dziedzinie traumatologii, stary znajomy jej ojca. Witalij został tam zawieziony na jej prośbę. Pospieszyła za nim do samochodu. Długo czekała na korytarzu, a zet w końcu profesor wyszedł. Natalia była zaniepokojona i zaczęła zadawać lekarzowi pytania, jak on się czuje? Co mu się stało? Czy obrażenia ESA poważne? Lekarz zatrzymał ją gestem i spokojnie zaczął tłumaczyć, sytuacja jest krytyczna, zwichnięcie biodra plus stary uraz kręgosłupa, czeka nas pilna operacja. Natalia zaczęła blagać, Wiktor, znam cię od lat. Masz złote rysy i duże doświadczenie. Błagam cię, zrób wszystko co możliwe, żeby ten człowiek stanął na nogi. On jest mi bardzo potrzebny. Proszę. Lekarz zmarszczył brwi, nie jestem Bogiem. Ale zrobię co w mojej mocy. Proszę się nie martwić. Proszę iść do domu. Zadzwonię do ciebie. Natalia, oczywiście, nigdzie nie poszła i snuła się po szpitalnym korytarzu, nie mogąc znaleźć miejsca na emocje. Nie wiedziała dlaczego, ale chciała, żeby Witalij wyzdrowiał. Stał się jej tak bliski i drogi podczas tej nocy rozmów w cztery oczy, chociaż nie znali się prawie wcale. Współczuła temu niezwykłemu człowiekowi o tak skomplikowanym i polamanym losie. Operacja trwała już ponad 5 godzin. Wreszcie z sali operacyjnej wyszedł cały skulony lekarz, otarł pod czapkę i ochoczo popijał wodę z chłodni. Natalia cicho zapytała, jak to było. Wydawało się, że w tej sekundzie, gdy odpowiadał, jej serce stanęło. Profesor uśmiechnął się zawadiacko, jesteś uparta, Natalia, tak jak twój ojciec. Operacja przebiegła pomyślnie, a rokowania ESA bardzo dobre. Szczerze mówiąc miałem duże obawy co do zaistniałej sytuacji. Mimo to nie możesz do niego jechać. Teraz na pewno wracaj do domu. Natalia zalśniła, dziękuję panie doktorze. Dziękuję pani doktor. Ale kobieta nie spieszyła się z wyjściem, przyczaiła się, poczekała aż personel rozejdzie się do gabinetów i na palcach wślizgnęła się na oddział intensywnej terapii. Podeszła do Witalija, był obłożony rurkami i jeszcze spał pod narkoza, wsunęła mu kartkę pod poduszkę i równie szybko wyszła. W drodze do domu Natalia zatrzymała się w kościele i zapaliła świecę za zdrowie sługi Bożego Witalija. Budząc się po znieczuleniu, Witalij kręcił głowa, nie do końca rozumiejąc, co się z nim stało. Próbując dopasować poduszkę, wyrwał Rikę z krawek papieru i przeczytał go, choć litery jeszcze się odbijały, a tekst był nieco zamarzany. Było tam tylko kilka linijek, będziesz chodził. Lekarz mi obiecał. Wszystko będzie w porządku. I zaczniesz swoje życie z czystym kątem. Wracaj do zdrowia. Buziaki, Natalia. Witalij nawet zapłakał i mentalnie podziękował Panu, dziękuję Ci, Boże, ze Dales mi dar spotkania Natalii. Ona jest moim aniołem strożem. Czuł się tak dobrze, lekko i chciało mu się żyć. To nie zdarzyło mu się od dawna. Pogodził się z tym, że na zawsze został uznany za inwalid. Ale w jego życiu pojawił się promyk nadziei. A wszystko dzięki niej, Natalii. W tym samym czasie Natalia naradzała się w biurze ze swoim zastępcą Antonem. Dawała mu jasne polecenia, Anton, musimy pilnie uratować restaurację. To, że jest na skraju zamknięcia, jest moja wina, że pozwoliłam temu lajdakowi Eugeniuszowi tu być. Nie chcę, aby dzieło życia mojego ojca upadło. Pomyślmy razem, jak możemy z tego wybrnąć. Ty masz lata i doświadczenie, ja mam kreatywność. Po 4 godzinach gorącej debaty, w końcu wymyśliliśmy jednolitą strategię. Postanowiliśmy zrekrutować nowy personel ze starych pracowników, postanowiliśmy zatrzymać tylko ciotkę Szurę oraz kilku kelnerów o nieskazonej reputacji. Wynagrodzenie za wolne miejsca było prawie 3-krotnie wyższe. Nie poskapili i zatrudnili słynnego włoskiego szefa kuchni, Dawida, który słynął z oryginalnych i niepowtarzalnych arcydzieł haute cuisine.
Poza tym zaprosili do pracy bardzo utalentowana miejscowa piosenkarkę, która zasowita oplata zgodziła się pomóc im w promocji restauracji, aby publiczność spieszyła tu tylko po raz kolejny. Oczywiście kosztowało to gospodynie ładny grosz, ale w końcu było warto. Po kilku miesiącach wszystkie koszty zwróciły się już w połowie, a klienci, tak jak wcześniej, rezerwowali stoliki z wyprzedzeniem, próbując dostać się na występ Divi Pop. Natalia nie zapomniała o Witaliju, często go odwiedzała i dodawała mu otuchy. Rehabilitacja była długim procesem, a także kosztowała sporo pieniędzy, ale kobieta płaciła za wszystko po cichu, aby mężczyzna niczego się nie domyślał i nie czuł się winny. W końcu, pół roku później, mężczyzna chodził pewnie, jakby nie był przykuty do wózka inwalidzkiego. Witalij był ogromnie wdzięczny Natalii, myśląc, że jest aniołem, który stapił z nieba i go uratował. Pomogła mu w pracy i załatwiła mu pracę w restauracji jako ochroniarz. Mężczyzna był przecież postawny i krepy, w sam raz do takiej pracy. Natalia miała mieszane uczucia do Witalija, nie było burzliwych namiętności i emocji nad krawędzia jak w przypadku Ewgeniego, ale było tak spokojnie, wygodnie i łatwo w pobliżu niego, wprost dusza śpiewała. A o Witaliju nie ma co mówić, on ubóstwiał Nataszenkę i długo kochał ją bardzo. Ciotka Szura, obserwując, jak na nią patrzył, nie mogła wytrzymać i raz podpowiedziała mu po cichu, jak długo zamierzasz ją palić. Ona tylko czeka, a zet zrobisz pierwszy ruch. Och, mężczyźni! Wszystkim wam trzeba to wytłumaczyć. Witalik podjął decyzję. Zarezerwował wycieczkę statkiem i zaprosił Nataszę na relaks. Natalio, mam dla ciebie niespodziankę. Widzimy się jutro o 10 na nabrzeżu. Obiecuję, że ci się spodoba. Kobieta była zakłopotana, co on zamierza? Ale jej serce drżało w oczekiwaniu na coś dobrego. Z jakiegoś powodu martwiła się cały ranek, przymierzyła 100 strojów i wybrała długa, lejąca się brzoskwiniowa sukienkę słoneczna. Zrobiła sobie lekka trwała i nałożyła delikatny dzienny makijaż. Zadowolona spojrzała na siebie, dobrze wygląda, jest ładna. Gdy zobaczyła śnieżnobiały jacht i Witalia w kapitańskiej czapce, oniemiała. Bryza była cudowna, fale docierające do brzegów lodzi, a u jej boku wspaniały mężczyzna. Kiedy przepłynęli znaczna odległość wzdłuż rzeki i nad brzegiem nie było widać nikogo i niczego, Witalij nagle osunął się na jedno kolano, wyjął z pudełka pierścionek i drżącym z podniecenia głosem powiedział: Natalia, wyjdź za mnie. Nie umiem pięknie mówić, mogę powiedzieć najważniejsze, kocham cię i będę cię chronił przed wszystkimi nieszczęściami, nie zdradzę cię i nie ucieknę w trudnych chwilach. Chcę również, abyś urodziła moje dziecko. To będzie dla mnie bardzo szczęśliwe. Wzruszona kobieta wybuchła łzami wzruszenia i zaczęła rzucać mu się w ramiona, zgadzam się. To takie dobre i łatwe uczucie być blisko ciebie. Całowali się namiętnie, nie mogąc opanować swoich emocji, nie dotykając nawet lodowatego szampana czy owoców. Wkrótce para miała wystawne i piękne wesele. Marzenie Natalii w końcu się spełniło, a ona i Witalij wirowali w walcu. Oboje byli doskonale szczęśliwi i cenili każdą minutę spędzona razem. Losy Ewgenija potoczyły się, niestety, smutno. Po tym jak Natasza go żambila i wyrzuciła z domu, cieszył się zła sławą i nie mogli go zatrudnić do żadnej prawdziwej pracy. Mężczyzna roztrwonił resztę pieniędzy w kasynie, próbując zrobić duży wynik, zaczął dużo pić i przestał dbać o siebie. Teraz rano spieszył do najbliższej tawerny na Tanie Porto, a jego jedyna pociecha było dyskutowanie o polityce z tymi samymi pijanymi alkoholikami. Kas poradzić, dostajesz to, co siejesz. Takie jest życie.